Ale ma być żywy, czy ma być martwy? Znaczy, albo żywy, albo martwy, tak? Lepiej, nie, żeby był martwy, skoro był zdrajcą, by było zabić komisarza, a już jednego zabił. Ale po prostu potraktować go jak śmiecia, nie jako symbol, tylko jak śmiecia. Dobra, to robimy to po prostu, sposób. Wiesz, pod mur, w łachmanach, w jakiś slumsie, ryjem do rynsztoka go rozstrzelać i już. No to takie zostają wydane rozkazy, jeszcze nadzoruję egzekucję, żeby wszystko przebiegło odpowiednio i spach. Ty masz wykonać egzekucję. No to wykonuję egzekucję. Rozumiem. Tak. Właśnie, stary. Kurwa, ja pierdolę, ale zjebałem sprawę. Mogę wziąć ten bolter tam, co był? Dobra, możesz. Dobra. Okej, to ja go rozstrzeliwuję z jego własnej broni. Mhm. Jeszcze większa ujma na panowie. Na kolana, w tył głowy, niech pada i wściek. Wiesz, w jakieś śmieci. No, rozpieprzyłeś mu ten łeb, generalnie, bolter. Mhm. I przywłaszczam sobie ten bolter. Okej. Okay. Jakoś tak dziwnie się zawieruszył w mojej kieszeni. No, bardzo dobrze. I lulu. I każę tak, jeszcze zanim pójdę spać, to żebym przygotowali 3 saintele. Jeden z multilaserem, jeden z heavy bolterem, a jeden z laskanonem. Żeby była na jutro gotowa grupa rozpoznawcza. Mogą oddelegować 2, każdy z laskanonem. Kurde, szkoda, bo myślałem, że można przemontować broń. Niezbyt. Aha, nie, no to mój błąd, no to w takim wypadku tego nie mówię, bo pewnie Lazarus to wiedział. I lulu. Czekaj, chcesz się pozbyć las pistola, czy jak? Nie, na razie go sobie, wiesz, gdzieś tam swoje bambetle rzucę. Bolt pistol. W magazynku. 8. Ale strzela serią jebane. Czekaj, gdzie tu jest broń? Broń, jakiś półek? Już ci mogę przeczytać. Bolt pistol, zasięg 30. Chwilunia. Zasięg 30. Rate of fire, single 2. Dobra. Clip 8. Clip 8, penetracja 4. Mhm. Damage 1k10 plus 5x. Coś jeszcze? Reload. Full. Full. Chwilę. A to jest dziwne, że nie ma bolt pistol tearing. Ma. Tylko tu jest niewpisane. W Eracie wszystkie bolty mają boltery. Tearing. Tearing, nie, tak. Wiesz, mnie to bardzo zdziwiło, że on nie ma po prostu tearing, bo wszystkie w serii Warhammera 40 000 RPG-ów mają tearing. Balans czy coś takiego? Nie, po prostu tearing w takim razie, tak? Nie ma tutaj nic wpisane specjalnie. Ma tearing, w Eracie to wyszło, że po prostu zapomnieli wpisać, w Rogue Traderze jest, w tym... W Deathwatchu jest i na stronie Fantasy Flight Games podają, że wszystkie boltery mają tearing. Zajebiście. No tak, i wiesz, ja idę do tego, kogo się to zastępuje, kwatermistrza, i chciałbym do tego ze, no, 2 magazynki. Mhm. Dwa magazynki. No, znaczy... No dobra. Czyli ja to zmieniam. Dwa. No, tak będzie łatwiej. Mhm. No dobra, ilu? W końcu, kurwa. Może iść spać. Jest z tego bardzo wyjątkowo szczęśliwy. No. W takim razie Lazarus się przekimał. Coś mi się zregenerowało przez nos? Nie. To, co wtedy rzuciłem, to było na całe leczenie twoje w ogóle tego dnia. Aha.
Rozumiem. Plus, bo normalnie bym rzucał K5, tak, na ten, ale postanowiłem, że skoro faktycznie cały dzień przeznaczysz, a już było po tej rozpierdusze, na lekkie tam zajęcia, kurowanie się i tak dalej, to mogę K10 rzucić. A, rozumiem. No to Kimuniu, a rano śniadanko, papierosek i do wozu. No tak, budzą was o 4 rano. No, w miarę późno. Tak, wyspaliście się całe 3 godziny, aż nadto. Dawno nie pamiętasz, żebyś tak długo sobie pospał. Szczególnie w komisariacie służąc. Tak? No i jesteś oddelegowany, prawda? Tak, jest bardzo chłodno z tego poranka. Generalnie wygląda to tak, że trudno powiedzieć, czy jeszcze dym się unosi, czy to jest mgła po prostu, tuż nad ziemią. A może jedno i drugie, bo bardzo gęste, po prostu jakby mleko, tak, tuż nad ziemią. Tak mniej więcej do połowy uda. I szczególnie po tej stronie za murem, tak? To po pierwsze. Po drugie, pakujecie się do tej chimery. Pakujesz się do środka, czy jedziesz na pancerzu z kilkoma chłopakami? Ja się ładuję do środka, ja muszę mieć radio pod ręką. No, pakujesz się do środka. W środku jest strasznie duszno, ale wiesz, chłopaki otworzyli tam te luki wietrzne, tak, operator wieżyczki siedzi tam na krzesełku, strasznie nim majta, jak zaczęło jechać. Sentinele poginają sobie obok was, skacząc, wybiegły do przodu robić skan terenu, generalnie, no i obserwować. No pomału, wiesz, tak nie za szybko. A wy zbliżacie się, no właśnie powoli, do krawędzi tego lasu wypalonego. A jest wypalony porządnie. I wiesz, no chłopaki tam spoglądają na ciebie, widać, że kilku jest z gwardii. Jeden jest nawet ten szeregowiec, który operował wtedy tą wyrzutnią rakiet. Nie, że na niego patrzę i się od razu uśmiecham, no. I znowu trafiliście na mnie. Szczerze mówiąc, szefie, przepraszam, ser, może nawet lepiej, bo z panem to dziwnym trafem, ale przeżyć łatwiej. Wiesz, się śmieję z tego, bo on to uznaje, wiesz, jako po prostu... Ale oni właśnie podchwycili przez ostatnie, wiesz, dni, że jesteś stanowczy dla skurwysynów, ale w porządku dla zwykłych ludzi, tak? Dla zwykłych żołnierzy. I tutaj powiedzmy, że ja zaczynam układać i znajdować uzasadnienia dla tej cechy specjalnej, którą ci dałem. Tak? No. No wiesz, no to jedziemy, miejcie oczy szeroko otwarte, panowie, chłopcy, żeby nie było, że coś nas zaraz zaskoczy, albo jakiś czołg zaraz wyskoczy z drzewa i na nas spadnie. Jak coś zobaczycie, to meldujcie, tak samo ci ludzie z tych sentinelli. No i wiesz, tak jedziemy, żeby to nie było za szybko, żeby mieć wgląd we wszystko, ale się poruszamy z jakąś tam stałą prędkością. Jedziecie generalnie bardzo powoli. Tyle o ile. I wyobraź sobie scenerię. Wjeżdżacie między czarne, osmalone, ale ogromne kikuty, tak? Takie strzeliste. Gdzie niegdzie ostało się jakieś drzewo nienadpalone, cudem, albo po prostu nadpalone, ale lekko, ale w większości wszystko jest strawione przez ogień.